Niedziela 10 września 2017 roku. Słuchajcie, roztomili zaźmę Merajza. Nowy teren całkowicie. Miejscowość Czernichów. To jest miejscowość w powiecie krakowskim. Koło Skawiny, niedaleko. Dotarł tu autem. Zaczynamy rajza spod jakiegoś kościoła. Wygląda na to, że on jest niedawno wybudowany. Słuchajcie, dojechanie jest tutaj łatwe od Oświęcimia przez Libiąż drogą 933 ze Pszczyny na Libiąż, potem 780 na tutaj ten teren. Właściwie na Kraków to się jedzie, ale ja oczywiście o Krakowie nie godum. Słuchajcie, znalezienie parkingu jakiegokolwiek tutaj graniczy niemal z cudem. Ujeździłem się tu chyba z 20 km, takiego okrążenia było po tych zadupiach tutejszych, ale w końcu się udało. Oznakowanie jest fest słabe. Zaczynamy rajza. 12 godzina. No i ujechałem niespełna może z kilometr, taką oto kapliczka tutaj wśród pól. Ja, takie dość fajne miejsce. Te widoki dość grifne, taki pola. Słuchajcie, to też tak jest podobnie jak pod tym Annabergiem Kajrzech był. Kiedy to Kajsi, to tam w sierpniu było, 15 sierpnia, że tam był. I taki też podane widoki, taki no chałupy, grupa chałup pola, grupa chałup pola. Tutaj jest dość tak już gęściejsze. No a jo jada kajś tam.
Słuchajcie, Rostomili, już je na wiślanej trasie rowerowej. Przed chwilą rzek jakimś prumem przepływał przez Wisła. Takie same oznakowanie jak w Oświęcimiu. Wiślana trasa rowerowa Metropolis. I sam fajna trasa. O, tam jakieś skałki nawet widać. No, to jest festgriffne. Jak na Jurze Krakowsko-Częstochowski. Słuchajcie, no jest też Wisła oczywiście, ale jest też dość nietypowe zdarzenie. Szpajcha mi poszła. Słuchajcie, ale to jedna to jeszcze nie ma wielko strata. Bez cóż to idzie wprawić, nie tutaj, ale we chałupie wprawia. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych innych niespodzianek. No rower był w serwisie. Jedno naprawili, drugie... No. Nie będę dali godą. Ale jadymy dalej. Rostomili Ludkowie, zaś już jest jakaś przy jakimś mieście. Zajechałeś trasą wzdłuż Wisły. Z tego Czernichowa, sam Polsko-Bieda. No ta szpajcha miałeś już poluzowaną, ona wyleciała. Jest wiślana trasa. Rostomili Ludkowie, miasto, do którego żech wjechał, okazało się być Krakowym. Jeżach tu pierwszy raz w życiu na razie. Plany były fest wielki. Już od wielu, wielu lat, żeby tutaj teraz zabyła. Dziś to się staje faktem. Wawel.
tam na Wawel nie puszczają ze kołym. Tam są znaki, ja tam chciał wyjść, ale tam nie puszczają. Ludzie z różnych krajów tutaj są, nawet i Araby. O właśnie. To już jest rynek we Krakowie, Kościół Mariacki. Słuchajcie, sam ludzi tu jak pieruńsko, okropnie dużo, nie ma się kat, przecież wszystkie narody świata tutaj są. Taki coś to mnie nie rajcuje. No ale chciałem... Oj, morsuic jest. No proszę. Lampeczki, dodatki, klosze na lampę. I widzisz. Jest to morsuicka stacja. Morsuic, czyli to jest też ten strój, co jemu Power Ranger. I pomnik Adama Mickiewicza chyba. Słynne sukiennice, największy dom towarowy swego czasu w Europie Środkowej za królów, bo pamiętajmy, że Kraków to jest stara stolica Polski. Oraz takie kolasy też wyjeżdżą. Ajajaj, w drugiej części rynku to będzie bardziej rozpoznawalne. Sukiennice i wieża ratuszowa. I sam jakoś i pieruńsko chmura za nią jest.
Rostomajci ludkowie, słuchajcie, tutaj łażą. To są te słynne krakowskie błonia. Tam jeszcze widać kościół mariacki, wieża. A to są błonia. Tutaj. Słuchajcie, Rostomili Światowe Dni Młodzieży tutaj były, inauguracja rok temu, w 2016 roku, pod koniec jakoś tak, lipiec to był. I o tu też był na mszy, jak był Benedykt XVI, papież w Polsce. Tam widać kopiec, ale czyli to nie wiem. Też jest meta Tour de Pologne zawsze.
hotel już. Krakowskie łagiewniki. Słuchajcie, dali nie wchodzę, bo mam nieodpowiednie ubrani. A i też z rowerami nie wolno. Tam jest obraz Miłosierdzia Bożego. To są te krakowskie łagiewniki, te nowe sanktuarium w 2002 roku, bodajże konsekrowane przez papieża Jana Pawła II w czasie jego ostatniej pielgrzymki do Polski. No, zawsze tu chciałem być i się udało w czasie rajzy po Krakowie. Fajnie. Słuchajcie, Rostomili, niedawno gadali w telewizorni, że w Meksyku było trzęsienie ziemi i on nie słyszał,
Ale podobno, że w Krakowie też było częściej zimy. No, roztomili Jołzie na tej trasie wiślanej na Kraków w Tyńcu i ostatni rzut oka na Wawel. Kiedy tam widać?
Jeję już przy autobanie A4. Kiero idzie w kierunku Katowic. No i oczywiście nad Wisłą. Kaj jest tako fest wielko tama, śluza. Ja. Tu jest Wisła. Sam widać Wawel. Dobra, słuchajcie, koniec tego. Jadę już ku aucie. Wszystkie punkty kierowcy planował zwiedzić, że zwiedził. No jedynie franciszkański się nie udało. Ale już jada do domu. Balice jako pierwsze lotnisko w czasie naszych rajzów. Autostrada A4. Ja tu już wiele razy był na tym lotnisku, odbierałem.
a tamten startuje. I już leci. Sam Kaj się zniknął w przestworach. Sam jeszcze jeden fliger. I gitara, i dolecieli. Ja już też jadę do chałupy. Słuchajcie, Rostomili, ja już jest w miejscowości Liszki. Tu jest ta droga na Kraków. Ja. Słuchajcie, ja przed chwilą tam jechał. I co? No widzicie, że ruch tam jest dosyć fest. No i była ciągła linia, sprzeciwka jechały auta. Za mną też jakieś auta jechały. I ten pierwszy taki dostawczo jechał. Strasznie się znerwował, że nie mógł mnie wyprzedzić. Sam mi od pedałów tam nawrzucał, nawciepował. Od pedałów. A ja wam powiem, że ja to mam, no wiecie, Kaj. Taki wyzwiska. Mnie tam można w pysk napluć i tak to nic nie do. Także no, tyle w temacie. Słuchajcie, Rostomili, ja już jest na drodze do Czernichowa, tutaj tego koło Krakowa, fajnie się rymło. I no już jest zima, już jest 8 wieczór, ale jest ciepło. I słuchajcie, to jest ostatni weekend chyba, kiedy było tak ciepło. 25-26 stopni, po tym już nie będzie podobno. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa, to jest oświetlenie rowera, koła. O, te roski będzie widać moi. No, trochę się ostrość psuje na tej kamerze w ciemnościach. Nie będę już tego sztylował, bo się mi nie chce. Słuchajcie, muzyczka chce puścił, tak o śląsko, Mirek Szołtysek śpiewał. No i tak się mi tu fajnie jedzie. Hoparzech spotkał takiego na kole. Powiedziałem mu, że ja od Bielska Białej to było... O kurde, szacun. Szacun. No słuchajcie, no jeszcze... No tak to się nam blednie te światła, tak wariuje ten autofokus. Fajnie to tak jest być jakimś zadupiu cima, jak w dupie chałupów nie ma, najbliższe w odległości 2 km, a ja nie znam tutaj tego terenu. Zajebiście, że tak powiem. Ja, to jest ta kapliczka. Słuchajcie, jak widzę taką kapliczkę, to się mi przypomina ta na Annabergu. Tam też to tak fajnie jest. To jest takie urokliwe miejsce. A teraz to skieruję, tam lepiej światło. Ale ja już ją pokazywał na samym początku tej rajzy. No, widzę jeszcze, że fligry lotają z balic. No, ale ja widać tam jednego. Losekaj się tam w przestworach. Łuna taką widać nad Krakowem. Załączyłem sobie mocniejsze światło. Nie? Żeby go było widać.
No i jadę dalej.